Każda para rąk będzie tam na wagę złota. Raciborskie schronisko dla bezdomnych zwierząt już nabiera koloru, ale wciąż potrzebna jest pomoc w akcji malowania boksów. Wystarczy odrobina czasu i chęci. Szare i zardzewiałe z pewnością nie dodają temu miejscu uroku. Teraz kraty z boksów, w których mieszkają opuszczone przez swoich dawnych opiekunów pieski, zmieniają się na kolor niosący nadzieję, a ten żmudny proces zachodzi m.in. dzięki pierwszym ochotnikom, którymi są chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Kuźni Raciborskiej. Ciężka praca? No, łatwa nie jest, można powiedzieć. Co robisz, powiedz dokładnie? Rdze ścieram, szoruję. Dlaczego zdecydowałeś się tutaj pomóc? Bo te psy są bezdomne po prostu. Praca taka dość w miarę. Ja na przykład się przy tym nie męczę zbytnio. A potem jeszcze malowanie. Nakłada później malowanie, tak. Dlaczego się zdecydowałeś na to? No to już ja lubię pomagać. Jak jest jakaś okazja, no to pomogę. Mi to nic nie zrobi, a komuś to może pomóc. Chłopcy raczej chcą. Jeżeli są takie wyjazdowe możliwości, gdziekolwiek zobaczenia czegokolwiek, no to oni bardzo chętnie uczestniczą. Jak są przepustki, no to później jest na zasadzie zbierania chętnych totalnie. Natomiast ja staram się grupowo, czyli mam swoją grupę i ze swoją grupą wyjeżdżam, a tutaj w tej chwili są akurat nie chłopcy, jak to się mówi, chętni, którzy w danym momencie chcieli przyjechać. Kuba, czy ty już kiedyś w ogóle malowałeś? No, dużo razy. W domu. No, robiło się, nie? Dlaczego zdecydowałeś się tutaj przyjechać? No bo lubię zwierzęta i pomogą, bo lubię. No i podobały mi się te zwierzęta, ładne pieski tu mają. No i robię, no. Wola pomóc niż siedzieć i nic nie robić. Inicjatorką akcji Zielona Farba jest mocno zaangażowana w działalność schroniska Magdalena Duraj, która wcześniej wspólnie ze swoją koleżanką zorganizowała zbiórkę pieniędzy na zakup niezbędnych materiałów, a teraz zachęca do pomocy innych. Brakuje, jest bardzo dużo, jest ponad 90 kojców do zrobienia. Oczywiście wymaga to oszkrobania rdzy, zapodkładowania i malowania. Jeśli ktoś ma jakiś wolny dzień i chciałby fajnie spędzić czas, zapraszamy tutaj do schroniska, aby nam pomóc i żeby każdy mógł oglądać efekty naszej wspólnej pracy. Jest wiele osób, które odwiedzają nasze schronisko i chcemy nie tylko, żeby psy miały fajne warunki, w których mieszkają, ale również osoby, które nas odwiedzają, żeby widzieli, że my naprawdę dbamy o te psy. Akcja potrwa jeszcze przez kilka tygodni lub do wyczerpania zapasów, a swoją pomoc zadeklarowała już kolejna grupa chętnych. Są to znani już z prac remontowych wychowankowie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu.